Śląsk jest fascynującym regionem, ponieważ użyję tutaj sformułowania Olgi Tokarczuk. Jest bizarny. Ja bardzo lubię to słowo, bo to jest słowo francuskie. W związku z czym można powiedzieć, że jest to region skomplikowany. Ludzie są tak samo skomplikowani. Nigdy nie byli łatwymi rozmówcami. Ale z drugiej strony, czy rozmówca łatwy to jest coś pożądanego dla reportera? Na pewno nie. Więc wiedziałam, że tutaj będę mogła robić reportaże, które będą bardzo wymagające dla mnie jako dla autora i że będzie to bezustanne wyzwanie. Anna Sekudewicz, czyli mistrzyni radiowego reportażu. Od lat związana z Radiem Katowice, dla którego tworzy reportaże. Jest też autorką brzmiącego w eterze przez ponad 20 lat cyklu 3 kwadranse z reportażem. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt nagród, w tym Melchiora, Złoty Mikrofon oraz medal Gloria Artis. Już w 1990 roku otrzymała Special Mention w konkursie Prix Italia za dokument Użyto broni. Jednak Anna Sekudewicz prawdopodobnie najważniejszą nagrodę w życiu zdobyła 14 lat później. Dziennikarki Radia Katowice otrzymały nagrodę za reportaż Cena pracy. Jest to dziennikarskie śledztwo dotyczące śmiertelnych wypadków w kopalniach. Anna Sekudewicz zdobyła ponad 50 nagród i wyróżnień, ale radiowy Oscar, jak określana jest Prix Italia, jest dla niej najcenniejszą nagrodą. Konkurs Prix Italia jest najstarszym, najbardziej prestiżowym, najważniejszym konkursem i po prostu nie ma już nic więcej. Dzięki Ani narodziły się setki reportaży radiowych. Jej bardzo zależy na tym, żebyśmy my, słuchacze, z często bezpiecznego, wygodnego świata przeprawili się do świata reportażu, który jest często nieoczekiwany, często chropowaty, trudny, czasem prawie niemożliwy do wytrzymania w słuchaniu, ale zależy jej na tym od lat, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, jaki jest ten drugi świat. Znakomicie te historie nagrywa, a pod względem formalnym chcę, żeby to była gładź, żeby to było jak dobrze napisana literatura i takie są jej reportaże. Poza pracą dziennikarską udziela się jako juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2003 roku została członkiem Komisji Dokumentalistów Radiowych Europejskiej Unii Nadawców. Moja wieloletnia współpraca z Anią Sekudewicz to są dla mnie przede wszystkim rozmowy. I wcale to nie były zawsze rozmowy osób przymilnych, które się we wszystkim zgadzają, ale zawsze te rozmowy były czymś takim, że czyniły dzień wartym przeżycia. To jest po prostu coś soczystego, niezwykłego. Ona doskonale mówi, doskonale opowiada. To jest jakiś jej osobny talent. Skończyłaś romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co zaprowadziło cię do radia? Bo początki były w prasie. Początki były w prasie. Już na tym Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie mile wspominam studia, ale wiedziałam doskonale, że to nie jest moja droga, że to nie jest moja ścieżka, że na pedagoga się zupełnie nie nadaje. Zresztą najlepszy dowód, że nigdy nie nauczałam dziennikarstwa również. Zaczęłam współpracować z klubem dziennikarzy studenckich i zaczęłam pisać. Muszę powiedzieć może o moim pierwszym temacie, bo jestem z tego tak troszeczkę dumna. To znaczy uważam, że to był bardzo dobry prognostyk. Pierwszy mój wywiad był, z wywiadu nie jestem dumna, ale był z Krystianem Zimmermanem. Był rok 75 i to było przed konkursem i Krystian Zimmerman był uczniem, jak wiadomo, sławnego pedagoga, profesora Andrzeja Jasińskiego, który się przyjaźnił z moją mamą. No ja gwałtownie, jako młoda reporterka, szukałam sobie tematu. Wywiad, byłam bardzo zadowolona, on też, wywiad wydawał mi się wtedy taki dzisiaj pretensjonalny bardzo, ale on mi obiecał, że się zgodzi na to, że jak wygra, to będzie prawdziwy wywiad i tak się stało. I to już był wywiad dla studenta, no taki dużo bardziej właśnie profesjonalny. Ale przecież tam była także sekcja radiowa. Ale w ogóle nie myślałam o tym. Myślałam, że tak właśnie się zatrzymam na tym pisaniu. Niemniej jednak wróciłam do Katowic. Okazało się, że Radio Katowice organizuje staż. I jest nabór na staż. Przyszłam ja. Przyszła nasza nieodżałowana koleżanka Krystyna Bochenek i mnóstwo innych osób. Z całej tej szeredy tylko my dwie zostałyśmy w rozgłośni. Potem nagle zostałam przeniesiona do redakcji literackiej z takim przesłaniem, którego nie zapomnę, nie tacy jak ty tam przepadli. No i to była taka ostatnia próba, że może się do czegoś się nadam, a może nie. I tutaj muszę powiedzieć, że przekroczyłam bramy raju, bo nagle znalazłam się w innym świecie. Nagle znalazłam się wśród ludzi naprawdę życzliwych, empatycznych, szalenie kompetentnych i takich otwartych i myślących, co potem mogłam odkryć już naprawdę podobnie jak ja. I krótko potem zostałam wysłana na seminarium reportażu, które organizowane było przez naszą rozgłośnię akurat. Znalazłam się tam, no i właściwie mogę użyć takiego bardzo górnolotnego słowa, doznałam olśnienia. Zetknęłam się z całym ówczesnym środowiskiem reportażystów radiowych, wszystkich tuzów, naprawdę takich największych. I zetknęłam się z samym reportażem. I pomyślałam sobie, że to jest coś dla mnie. Opowiadanie o świecie dźwiękiem. Pewno ten swój pierwszy reportaż też doskonale pamiętasz. Pamiętam. Pierwszy reportaż nazywał się Maryśka ze Śląska. I to była opowieść o Marii Wardas, która była pisarką, która była pilotką i która genialnie naprawdę opowiadała i no, w dużym stopniu tutaj ta cudowna rozmówczyni zrobiła ten reportaż bardziej niż ja. Ja wysłałam go wtedy z bijącym sercem do Warszawy, do redakcji reportaży, która się mieściła na ulicy Myśliwieckiej i no, zastanawiałam się, jak to zostanie przyjęte, bo wiedziałam, że to jest redakcja i szefowa tej redakcji, Alina Słabczyńska, niezwykle wymagającą osobą. Ona ten reportaż przyjęła, ale zaznaczyła, że uważa, że po prostu udało mi się. No ale chyba nie do końca jednak tak było, bo kolejne reportaże też zostały przyjęte, a już za chwilę miałam swoją pierwszą nagrodę. Tych nagród jest bardzo, bardzo wiele. Aniu, a jaki jest przepis na dobry reportaż radiowy? To jest bohater, którego trzeba znaleźć, to jest dobry montaż. Co decyduje o tym, że reportaż radiowy jest dobry, że to jest dobrze opowiedziana historia? Najważniejszy jest, uważam, jeśli mówimy o takiej recepcie na dobry reportaż, sposób nagrywania, który jest jednak zgoła inny niż wywiad, niż publicystyka. Jest czymś zupełnie innym podejście reportera do bohatera. To znaczy jakie? Bohater i reporter się łączą. I to jest bardzo specyficzne spotkanie, bardzo specyficzna więź, bardzo intymne zbliżenie. Oczywiście, że do tego nie dochodzi się od razu, że ja wchodzę, zaczynam z kimś rozmowę, czy zaczynałam i już natychmiast ten ktoś się cudownie otwiera, ale dążę do tego, żeby on zapomniał o czymś, co jest filtrem intelektualnym i żeby w reportażu wyszły nagie emocje. Pamiętasz wszystkich swoich bohaterów, wszystkie swoje reportaże, które szczególnie utkwiły w pamięci? Teraz porządkuję swoje archiwa, bo to taki etap życia i nagle widzę, że tych reportaży było kilkaset i że nie sposób zapamiętać. Jednym z takich bez wątpienia reportaży, które wywarły na mnie bardzo duży wpływ i taką bohaterką spotkaną właściwie dość przypadkowo w Warszawie była Maria Bojarska. Maria Bojarska, piąta żona Tadeusza Łomnickiego, która zmarła całkiem niedawno. Ja ją spotkałam, ona wtedy uchodziła za celebrytkę warszawską i ekshibicjonistkę, tak siebie nazywała. No ja pomyślałam sobie, że no, zawsze to jest temat na reportaż i zaczęłyśmy nagrywanie. I ona sądziła, że to będzie taki kolejny wywiad ze znaną osobą, opowie o Łomnickim, opowie o swoim życiu i tak dalej. Po czym weszłyśmy w to tak głęboko, że ja przyjeżdżałam do niej do Warszawy co 2 miesiące, nagrywałam. Ona była w bardzo różnym nastroju I te nagrania były naprawdę fascynujące. Ona nagle przyjęła zupełnie inny ton. Teoretycznie mówiła o tym samym, bo to nie były rzeczy nowe, ale opowiedziane w inny sposób, opowiedziane z ogromnymi emocjami, opowiedziane o tym, jak trudny i toksyczny to był związek. Piękny, wielka miłość, ale z drugiej strony próbował ją zabić, próbował ją otruć. Działy się różne rzeczy absolutnie skrajne. Po czym na pewnym etapie ona mi dała prywatne taśmy, które Łomnicki nagrywał w domu. I tam były prywatne rozmowy i jego próby. I te fragmenty różne, ona pozwoliła mi ich użyć, okazuje się, że były idealnie kompatybilne z ich życiem. Zdrady, poniżania, presje, wszystko to, co było w tych utworach, to wszystko znalazło się w ich życiu. Ja ją nagrywałam dokładnie w 10 lat po jego śmierci. I ona, odniosłam wrażenie, że z tej potężnej presji, jakiej podlegała i tej jednak wielkiej miłości, bo tak to trzeba nazwać, nie potrafiła się wyzwolić. I powiem, dlaczego to też jest coś, co działa w dwie strony. Ja miałam prawie 20 godzin nagrań, to znaczy działa i na mnie, i na tego bohatera. Z tych 20 godzin zrobiłam reportaż zatytułowany Wdowa, który to reportaż wygrał nasz najważniejszy konkurs na reportaż radiowy w kraju. I ja zaprosiłam ją na galę, ponieważ gdzieś siedziałam z przodu, więc tylko dopytałam, że ona jest. I ona rzeczywiście była i chciałam ją wywołać. I okazało się, że Maria uciekła, ponieważ usłyszała ten reportaż tak dziwnie. Wtedy było chyba jedyny raz się to zdarzyło, że przed galą tą wręczenia nagród ten reportaż puszczono ludziom tam zgromadzonym. I zapytałam ją, dlaczego w zasadzie nagle wyszłaś? A ona powiedziała, że jak usłyszała to w całości, to nie była w stanie psychicznie tego znieść. To było coś tak, zrobiło się coś tak mocnego, a przecież tylko ona występuje w tym reportażu tak naprawdę. Ona i te stare taśmy, które ona jeszcze komentuje. W związku z czym właściwie można powiedzieć, że to był to rodzaj monologu. A jednak, jak usłyszała tę całość, to sama bohaterka tego jakby nie wytrzymała. Więc to świadczy o tym, że jeżeli jest coś autentycznego, jeżeli jest coś prawdziwego, to siła rażenia takiego reportażu jest ogromna. Chcę zapytać o siłę dźwięku, bo pamiętam też, jak romansowałaś z reportażem telewizyjnym. Ten obraz był ci do czegoś potrzebny? Który reportaż jest trudniejszy? Na to pytanie chyba nie ma odpowiedzi. Wydaje mi się, że to są zupełnie inne rzeczy. To jest inna materia, inne tworzywo. Dobry reportaż radiowy jest tak naprawdę nieprzetłumaczalny. Ani na język pisany, ani na język filmowy. I to trzeba sobie bardzo mocno uświadomić, że tworzywo to dźwiękowe jest tworzywem zupełnie osobnym, które się rządzi swoimi prawami. W związku z czym na budowanie reportażu czy filmu dokumentalnego trzeba znaleźć inny sposób. Rynek radiowy w tej chwili bardzo się zmienił, wszystko to dzieje się bardzo dynamicznie. Jaka będzie przyszłość radia klasycznego? Ja mam nadzieję, że radio klasyczne nie odstąpi od reportażu, bo o nim rozmawiamy. Natomiast w tej chwili fakt, że my tworzymy, reporterzy tworzą pewien skończony produkt, okazuje się, że w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy jest tak dużo różnych kanałów dystrybucyjnych, jak na przykład podcasty. I okazuje się, że tych podcasterów tworzących różne rzeczy w dźwięku jest bardzo dużo. Wśród nich są reporterzy, reportażyści i to się niesamowicie rozrasta. To jest coś zupełnie niezwykłego jednak. Może cię zaskoczę, Marianno, jak powiem, że mówi się teraz o takim zjawisku, które się nazywa zwrot audytywny albo audiocentryczny. I to tak brzmi fachowo, a jest to rzecz bardzo prosta w gruncie rzeczy. Podobno jest ogromny zwrot ku słuchaniu. Podobno w dziejach nie było tylu ludzi, którzy chcą słuchać. Słuchać słowa, słuchać różnych form dźwiękowych właśnie. Oczywiście, że jest dominacja obrazu i ona zawsze będzie, ale mówi się, że już 1/4 internautów poszukuje form dźwiękowych. A teraz wszystko się jeszcze bardziej otworzyło przez te właśnie podcasty, przez takie rzeczy najprzeróżniejsze pomysły. Do takich pomysłów na przykład należy Audionomia. To jest specjalny portal, który został stworzony rok temu. I to jest portal, który został założony przez ludzi z radia publicznego, przez stacje komercyjne, ludzi z komercji, a także przez zupełnie niezależnych twórców, którzy działają wyłącznie w internecie. I to są założyciele, jest też grupa tak zwanych patronów, akurat do nich też należę. I tam się dzieją już fantastyczne rzeczy. Też odbywają się konferencje ogólnopolskie i też powołali konkurs. I przede wszystkim starają się właśnie upowszechniać to, co było pewną obawą, że troszeczkę zniknie. Mianowicie ten reportaż właśnie taki ambitniejszy, taki bardziej poszukujący, taki bardziej kreatywny, który no, wymaga więcej pracy, bo nawet w stacjach radia publicznego dzisiaj bardziej promuje się te krótkie formy, które są bardzo ciekawe. Oczywiście, to bardzo potrzebne, powinny być, ale równolegle powinno się i tamto rozwijać. I ta Audionomia no, jakoś ludzi zajmujących się dźwiękiem jednoczy. I ja temu bardzo kibicuję, bo uważam, że teraz to się poszerzyło, pewnych rzeczy się nie uniknie, nie odstąpimy od internetu. Już nie będzie tak, że tylko radia będą miały monopol na reportaż dźwiękowy. Jesteś twórcą spełnionym? Jakie masz jeszcze marzenia i plany? Jestem twórcą spełnionym. Myślę, że takie reportaże, które zostały gdzieś dostrzeżone, które otrzymały nagrody, łącznie z tą, która jest największym marzeniem reportażystów wszystkich, czyli Prix Italia, nagroda, którą nazywana jest radiowym Oscarem. I tutaj za reportaż o Śląsku, zresztą bardzo o Śląsku, bo o śląskim górnictwie Cena Pracy dostałyśmy z Anią Dudzińską właśnie tą upragnioną nagrodę, to upragnione wyróżnienie. No wcześniej miałam też to szczęście przy tym samym konkursie za wdowę dostać nominację, ale nominację tam, to tak jak nominacje oscarowe, a w 90 roku z Markiem Mierzwiakiem za Użyto broni, też śląski temat, bo no, pacyfikacji kopalni Wujek. Dostaliśmy special mention, specjalne wyróżnienie, rzadko przyznawane, tylko wtedy, kiedy no, jakoś dwa reportaże ze sobą do końca konkurują i jury nie potrafi się zdecydować. Także to są te takie spełnienia. Osobiście to ja już raczej nie staram się robić jakichś wielkich planów. Podobno nigdy nie mów nigdy, więc nigdy nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ale bardzo bym chciała, żeby ten gatunek w jak najlepszej formie przetrwał. Żeby się rozwijał, żeby no, był tym, czym jednak jest w tej takiej najprostszej warstwie, zapisem czasów. Ten zapis czasów jest czymś ogromnie ważnym, po to, żeby pokazywać ten czas, który jeszcze na dodatek się tak szybko zmienia. Tak szybko zmienia, to płynie w sposób zupełnie niewiarygodny. Tempo jest rzeczywiście potężne, ale chodzi o to, żeby się zatrzymać. Zatrzymać w tym sensie, że się to uchwyci, że to będzie. I ja nie tracę nadziei, że właśnie ci pasjonaci, ci młodzi reporterzy, którzy kombinują w sposób nieprawdopodobny na całym świecie i w naszym kraju również, no, że będą to rejestrować, że będą zapisywać.